Także dzisiaj, proszę Państwa, wolne dyskusje mamy od samego rana. Lewą nogą wstałam, ale jakoś tam. No właśnie, panie doktorze, powracam do swojego pytania. Czy ten mały no jesteśmy w Polsce, za te wartości, za imię Boga, w obronie wiary również, więc bądźmy niesamowicie dumni, że jesteśmy Polakami, bądźmy dumni z przynależności do Chrystusa przede wszystkim. Bronię, strzeżmy właśnie naszej wiary. Ja chciałbym się jeszcze z Wami podzielić tym doskonałym planem Boga, który widzę na każdym kroku. Jestem w amerykańskiej Częstochowie. Całkiem niedawno później na spotkaniu w Chicago z Polonią. To było w parafii świętej Konstancji. Mówię do ludzi, mówię o Bogu, mówię o wartościach, mówię o udziale żołnierzy na misji, mówię o tym bohaterstwie, o tym wielkim oddaniu tych żołnierzy, których miałem honor i zaszczyt znać i znam do tej pory. Ale na sali parafialnej, gdzie była ta konferencja, była wystawa poświęcona żołnierzom niezłomnym. Żołnierzom niezłomnym, często nazywanym wyklętymi, prawdziwym bohaterom okresu II wojny światowej i później walki z kolejnym najeźdźcą. Co się dzieje? Mówię i widzę obok mnie zdjęcie Władysława Kołodzińskiego, pseudonim Żbik. Nawiązałem do Żbika, ponieważ serce w ogóle poruszyło się moje z tą dumą, radością, bo to człowiek i dowódca oddziału partyzanckiego działającego na ziemiach świętokrzyskich, w mojej rodzinnej miejscowości szczególnie. Jego żołnierze, partyzanci byli często u mnie w domu. Wiem to z opowiadania mojego ojca. W moim domu był sklep, więc partyzanci bardzo często. Ja nawiązałem do kapitana Żbika, do Władysława Kołodzińskiego. Mówiłem o też i heroizmie tych żołnierzy. I wyobraźcie sobie, po konferencji podchodzą do mnie ludzie z organizacji młodego pokolenia Narodowych Sił Zbrojnych, wspaniałych patriotów, polskich patriotów, ludzie, którzy z różnych przyczyn nie są na emigracji. Oni mówią: panie Karolu, dziękujemy panu za świadectwo, ale chcemy panu powiedzieć coś. 20 minut stąd mieszka żona Władysława Kołodzińskiego, Żbika, pani Krystyna, którą znamy i się z nią przyjaźnimy. To jest, mówię, oddajesz Bogu swoje życie i on zaczyna je tak układać, tak działać w moim życiu, że zaskakuje cię każdego dnia. Chwilę potem ściskamy się serdecznie z panią Krystyną, 90-kilkuletnią już starszą osobą, ale z niesamowitym otwartym umysłem. I ona mówi do mnie tak: panie Karolu, mój mąż nauczył mnie jednej rzeczy. Świetnym dowódcą, wspaniałym patriotą, dobrym żołnierzem. Historię zresztą opisał w swojej fantastycznej książce Między swastyką, między młotem a swastyką. Ale nie jednej bardzo ważnej rzeczy. Bądź uczciwy w tym, co robisz. W tych najdrobniejszych rzeczach bądź uczciwy. Wtedy budujesz prawdziwe królestwo Boga już tutaj na ziemi. Nie odkładaj tego na potem. Na saskiej gębie widzimy to. Na francuskiej ulicy, na Pradze Południe widzimy. To jest też coś, co brzmi w mojej głowie cały czas. No bo dzisiaj mamy już sobotę, prawda? Na jubileuszu, na Pradze Południe, kiedy mówię o tym, no to było słychać, jak przy kasie mówią o wiekowaniu, o komunii świętej. No to ci ludzie tutaj mieli, czy zepsi, czy z Karczewa, czy pod Karczewa, od Mareczka tam, czy nawet do Polska, tutaj Warszawa, Anin, Wawer, Świder, Mierzeszyn, to wszystko. Moje opinie, moje
podjeżdżane były. To są na Jubilerską, bo to jest wielki sklep, szybko, nie ma kolejki. Kasa Krzyściunka przebiegnie bardzo sprawnie. No mówią o biżmowaniu, mówią o komunikacji, że jaka jest Polska katolicka. Katolicka. Tu nie jest strona od Anglii, Ameryki Białystok, bo do Anglii, Ameryki Białystok inaczej trzeba jeszcze przez północ, przez Marii, przez Szwecję. Także Polska katolicka mówi o komunii, Polska katolicka mówi o biżmowaniu, ale tematem głównym to, co my tutaj poruszyłyśmy, czy to, co wyście poruszyli, to jest nienawiść. Ludzie nienawidzą się, oceniają się, krytykują się, gapią, gapią na siebie w tramwaju, w autobusie, wszędzie. Jest taka nienawiść. Czy to oni wszystko wynoszą z kościołów katolickich? No tutaj pod kościołem katolickim ja nie będę kumarł, na zawodzie duchowitym na Saskiej Gębie pod kościołem, bo poszedł po kościół. Był w Karitasie na Lubelskiej, też Praga Południe, pobity architekt przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina u księdza Palecznego, jak jeszcze żywo umarł, i święta Marta stołówka była, ale on był samotny, potem się palił, że ma tutaj swój bar i sobie jadł obiad z Marty, ale chodził po całej Warszawie, bo był samotny i nie mógł cały czas Janek Witek Maciej siedzieć sam w domu. Stąpił tutaj Rogera, gościł Bernadette, której wróżył z kart, a potem powiedział, że wcale nie wróży, bo jako to troszkę tu pouczyła z Biblii, żeby nie wróżyć, bo to jest mafia żydowsko-watykańska, która prowadziła poprzez masonerię bardzo wiele zła, że i bardzo wiele śmierci w samym Watykanie było. I dzisiaj też oni to samo robią. Także po prostu, żeby tę Biblię na piedestał wyłożyć, pokazać, żeby ludzie byli mądrzy. A to wszędzie mało jest psychologii, bo mądry głupiemu ustąpi. W tym sensie, że dużo ma psychologii w sobie, dużo ma mądrości takiej życiowej, a nie, żeby być docentem, doktorem habilitowanym, mieć być dużo majątku. Jak idziesz po pożyczkę, to pytają się o samochód, pytają się o wykształcenie, o różne takie rzeczy, co w ogóle nie ma nic wspólnego, bo w spadku może dostać osoba po podstawówce, mieć bogactwo i trafić się może wszystko. Także mało psychologii, mało wiedzy biblijnej. Także proszę się nie kłócić, nie wściekać. Jest agresja wszędzie tutaj. Agresja, od małej agresji zaczyna się Hitler. Od małej agresji wojna się zaczyna. Od małej zapałki, od małego ognia. Wielki pożar się lasu zaczyna. Ty nie wiedziałeś o tym? Dziecko małe wie. Pochodź ten Uniwersytet Warszawski. Dumku, głupku, a kołku rozporowy. No bo tak, jako konserwatorzy powierzchni nie płaski, a rzeczy prostych nie rozumieją. Do rzeczy nie ma, tylko mieci dzieci gromadzą te bogactwa i pokazują, co oni, gdzie oni nie byli, co oni nie przywieźli, czego oni nie mają. Jest to tak prymitywne, że nawet ta Gessler, która talerzami tutaj w internecie rzuca, w studiu, z tym z 6 piętra teatru, Pałacu Kultury Stalina i Lenina w okularach z tym dupkiem, no to jest prymitywne, że ludzie piszą prymitywny film, prymitywny pokaz, prymitywna audycja. Nie kłócić się, nie bić, więcej miłości, przebaczać. Wybaczać, rozumieć, rozumieć. Jesteś przecież chyba jeszcze człowiekiem, czy gadem. I co jeszcze panu powiem? Najważniejsza właśnie jest wspólnota. Ja należę do dwóch wspólnot. Należę do Bractwa Jana Pawła II przy Sanktuarium w Toruniu i należę tutaj u siebie w swojej parafii do wspólnoty ojców, ponieważ mówiłem, mam 13-letniego syna i te wspólnoty to jest, wie pan, taki kościół praktycznie na żywo. Kościół, który daje nam pewność, że jeżeli będziemy się tego kościoła trzymać i wykonywać wolę tego kościoła, to nie zginiemy, a poza tym
jeszcze oprócz tego Lubicie kobiety, prawda? Nie to, że piękne, ale ambitne, bo i Matka Boska miała rezygnację. Przecież ja jako Izyda też miałam rezygnację. Izyda Horus Sek. Mam na rączkach Horusa. Jestem w Muzeum Narodowym. Możesz mnie zobaczyć. Jestem protoplastką wszystkich matek boskich. I tutaj nie chodzi może o trójce, tylko o dwójce, bo trójka to jest Izyda, Horus i Set. Ale ponieważ Seta, przybyłowicza, tego pseudodziennikarza, wysłałam na Wisłę, bo Jerzia Kubak powiedziała, że Set jest Ci, Izydo, potrzebny jak na duchnie pryszcz. No to więc nie to, że się posłuchałam Rysi Czubak, ale po prostu przeszkadzał przybyłowi, bo pijany chodził. Rysia mówi, on nie mają ja wiem, ale zdąży wytrzeźwić, przychodzi w miarę trzeźwy, bo chce dużo wieść, żeby potem mniej wypić. No ale czy tylko na tym życie głupiego Jasia ma polegać? No tutaj też taki był komentarz, że 500 plus i dzieci pojechały nad wodę i upiły się i głowa w wodzie. Jest takie zdjęcie. No to czy takiego świata doczekałyśmy prymitywnego, mało psychologii, każdy się oburza, bo mądry tylko głupie można, bo jest głupi po prostu. No, panie Bogdanie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Poruszył pan tak w kilku zdaniach, tak dużo kluczowych, bardzo kluczowych kwestii. Chciałbym się wkrótce odnieść szczegółowe z pogląda tutaj na Wojca. Panie Bogdanie, mówi pan właśnie o wspólnocie. No, wspólnota rzeczywiście dla mnie to jest coś niesamowitego. To jest ta wspólnota. Przecież tak wyglądała wspólnota, kiedy Jezus był w unicestwieniu. To rzeczywiście to nas niesamowicie ubogaca. Oczywiście mówię jakby za siebie, bo przecież mówię o mnie, i ale chcę się tym też podzielić. Też to warto mówić bardzo wyraźnie. Szukajmy wspólnie. Znajdziemy tam ludzi takich samych jak my, a więc tych, którzy chcą trochę więcej tego Pana Boga, ale tak naprawdę chcą go bardzo, chcą go dużo. Czemu często nie mamy tych łask takich, jak byśmy chcieli? No bo robimy wszystko na pół. Nie. Jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. Jesteśmy umiłowanym synem, jesteśmy umiłowaną córką Króla. I także pragnij dużo, szczególnie od Boga. To dużo będziesz otrzymywał. On był królem przez Jahwę. Oficjalnie i wszyscy to wiedzieli przez Jehowę Boga, a Saul ze wściekłości ten potrzeba robienia rzeczy wielkich, bo ty się też umiłem i chcę to powtórzyć. To potrzeba rzeczy wielkich, nie zagłuszajmy tego sercu, bo to jest głos Boga. A co to są te rzeczy wielkie? Rzeczy wielkie to jest drugi człowiek obok nas, którego często widzimy. Bądźmy uczciwi. Natomiast mohery, jak się uchlają, to mamy już problemy tutaj też pracy z Litką pijakami. Pijaków jest grób. Pijaków jest pełno. Oni mają taki mózdek i ten mózdek i mózg, który charakteryzuje, bo gdyby to był tylko mózdek, to jeszcze. Ale mózg się pomniejsza, gdy nadaje na to radio. Kultywować, opowiadać kolejnym, przekazywać kolejnym pokoleniom. To jest po prostu tak jak katechizm. I mimo, że mamy dzisiaj kapłanów i ludzi, którzy niosą w sercu naszą wiarę, to tą wiarę dzisiaj mamy. Gdyby nie pewien heroizm, bardzo często, wytrwałość, to by już dzisiaj nie było.
ta historia, ta nasza polska historia, jeszcze wrócę do tej choćby nawet husarii. Moi drodzy, wracam do tego okresu pięknego, bo to jest coś niesamowitego. Bo tak właśnie rzeczywiście to musi docierać do młodzieży. Przypomnę jeszcze jedną bitwę pod Kłuszynem. Moi drodzy, Kłuszyn to walka polskiego rycerstwa. Liczba wojsk polskich wojsk wtedy to około 7 tysięcy żołnierzy, a Rosjan było 35 tysięcy. Moi drodzy, husaria musiała 10-krotnie szarżować. Polacy to szukają jakiegoś czegoś wielkiego. Niech czytają Biblię. To dzisiaj Elias Huster, państwo zobaczą, człowiek nie miał z tego nic, a służył paru Bogu. Ta sama krew. Chciał odkryć. To są dzisiaj współcześni rycerze. Człowiek, który z tego nie miał nic. Nic. Chciał odkryć. Elias Huster. No Mareczek mówi, a co ja z tego będę miał? Zapraszamy do Anglo-Ameryki Białej. Buduj to. Jesteś narzędziem Boga. On się do tego uzdolni. Jak mu to wszystko oddasz. Widzę każdego dnia, jak mi do tego uzdania. Powiedział Pan o tym doskonałym planie Boga. Tak. Zgadzam się z tym i chcę jeszcze raz to głośno powiedzieć. Jesteśmy wyryci na Jego dłoni. Twoje imię jest wyryte na Jego dłoni. To jest, jesteśmy częścią odwiecznego planu. Nie psujmy tego planu poprzez trwanie grzechu. Tylko wracajmy. Wracajmy do Ojca. Wracajmy do Niego tu i teraz. Nie jutro. No, proszę bardzo, halo? Halo? Teraz i zawsze. Pozdrawiamy i słuchamy Pani Zbigniew. I tyle, tak? Takie pytanie tylko. Proszę nie gadać o bezdomnych, tylko po prostu im mieszkania szykować, zabrać tym, co okradli z mieszkań, zabrać im mieszkanie i dać mieszkanie. Co to znaczy? No, niestety. Lubią dziady te żydowskie gadać o tych bezdomnych. No, dać mieszkania i będzie bez problemu. Zabrać Hance Gronkiewicz mieszkania, zabrać jej pieniądze, dać na skarb państwa i obsadzić do więzienia, no bo nic się tego nie zostaje. Kiedy mówimy o orężu, kiedy mówimy o historii, o współczesnych operacjach poza granicami państwa, udziale polskich żołnierzy na misjach szczególnie, bo do tego się też dzisiaj odnosimy, no to może być rzeczywiście, pojawia się takie pytanie, czy jesteśmy tak bardzo zaokrążeni. Jeżeli naprawdę... Teraz będziemy mieli doktor Szumińską, będą prezentacje doktor Szumińskiej też. To chyba powiedział Napoleon zresztą. Nie, absolutnie nie. Nie szukujemy się do wojny, ale musimy być na nią przygotowani. Wrócę jakby tylko szybko do Afganistanu. Muszę sobie wyobrazić, że w Afganistanie dzisiaj w tej rzeczywiście części szczególnie 50% terytorium tego państwa jest poza kontrolą rządu. Został pan Borys Szyc. Państwu pewne dane liczbowe. Widzimy się ponad 90% zapotrzebowania na opium obok i pochodnych, czyli kokaina w Europie. 90% pochodzi z Afganistanu na Europie. Ogromny, wielki biznes narkotykowy, co za tym idzie, wiele innych zagrożeń. Handel dziećmi, organami. Wielki terroryzm. Do dzisiaj działania żołnierzy, również polskich, bo jesteśmy tego częścią już od wielu lat, jest właśnie walka przeciwko szerzącej się, szerzącemu się temu zagrożeniu właśnie, terroryzmowi, który może kiedyś sięgnąć i zbliżyć się do naszych granic.
Często to ludzie też zadają pytanie żołnierzom, dlaczego tam dlaczego to robisz tam? Dlaczego Trump się nią nie interesuje? Ludzie powinni bronić tutaj naszych granic, powinni walczyć o Warszawę, o Gdańsk, a nie o Irak czy Afganistan. Mój drodzy, pod którym możemy za chwileczkę rozmawiać, lepiej walczyć za tą ojczyznę, daleko od jej granic, bo kiedy to zagrożenie będzie zbyt blisko, może być już trochę za późno. Tego nie powiedzą ludzie, weterani II wojny światowej choćby nawet, bo oni wojnę widzieli i oni, tak samo jak my, dzisiaj współcześni rycerze, zrobilibyśmy. I często to robimy, wracamy tam wielokrotnie i powiem wam osobiście, ja wróciłbym tam jeszcze 100 razy, żeby za tą ojczyznę walczyć i przelewać krew daleko od jej granic, a nie tutaj, nie u naszych granic, bo wtedy może być rzeczywiście za późno. Ale żeby też nie było za późno, to trzeba być do tego przygotowanym. I po to jest oręż, po to państwo ma właśnie oręż w postaci sił obronnych tak naprawdę. Na którego trzeba sobie zasłużyć, ja nie wiem, czy zasłużyłam, ale miałam to szczęście. Aha, chciałem, przepraszam, jeszcze odpowiedzieć oczywiście na to pierwsze pytanie. Wszystko wie, wszystko umie. Powiem panu... I stara się być jak najbardziej dokładny i nie robić żadnego kłopotu. Takie są te psy. Żołnierze często, polski, wyobraźcie sobie żołnierze, którzy... Trzeba mówić często zostają ranni, często wykonują naprawdę ciężką pracę poza granicami państwa, daleko od jej granic, ale nie mówię tutaj tylko po to, żeby wymieniać te trudy tej służby, to jest po prostu służba, zaszczytna służba i tutaj w tym kontekście chcę powiedzieć, że niektórzy ludzie mówią do polskich żołnierzy, że są najemnikami, że zarabiają na tym pieniądze. Proszę państwa, który pokochają tak przecież samo mocno, jak on. Ten żołnierz idzie do pracy. To jest jego praca. Wykonuje ją jak najlepiej potrafi. Czy gratyfikacje finansowe za wykonaną pracę jest czymś złym? Jest jakby to wpisane w nasze życie. On za misję również dostaje pieniądze. Bo to jest jego praca. To jest jego praca. Dobry pracownik godzien jest swojej zapłaty. Tak. Ale nie jest najemnikiem, bo nie walczy dla innego państwa, tylko na misję poza granicami państwa wysłał go jego rząd. I jemu polecenie wydał jego przełożony. Żołnierz jest. Żołnierz jest na służbie, ale też jest na pracy. To tak jakby podsumowując to pytanie. Tak, jest to też kontrakt. Jest to kontrakt i na pewno oczywiście byłbym tutaj hipokrytą, gdybym powiedział, że nie jest to jakiś z czynników. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Około 15 kg. Ale nie spotkałem żołnierza przez moje 20 kilka lat pracy i przez wiele miesięcy na jednej misji czy drugiej. Żołnierza, który powiedział, że przyjechał tutaj dla pieniędzy, to zawsze było na drugim albo na kolejnym miejscu. Jest po prostu wzorem bardzo dziękuję. No, niewiele ponad 10 minut nam zostało do końca audycji. Od takich tematów bardzo techniczno-wojskowych wspomnień przyszliśmy do kwestii wiary, do kwestii przeniesienia tego wszystkiego na grunt naszej wiary. To jest chyba też bardzo, bardzo istotne. No też dziękujemy za wpisy. Nie czytamy ich na bieżąco niestety, bo nie ma na to czasu. No, przyznam też szczerze, że szkoda mi trochę czasu, żeby też jakieś piosenki puszczać i tak dalej, bo mamy taką wyjątkową dzisiaj audycję. Dlatego może ciebie, Karolu, zapytam, jakie cechy według ciebie powinien mieć żołnierz dzisiaj, patrząc na siebie, patrząc w lustro, nie używając zbyt wiele kadzidła w swoim kierunku i jakoś nie zachłystując się sobą, ale jak według ciebie powinien dzisiaj żołnierz wyglądać, jakie cechy powinien mieć, żeby był żołnierzem w takim przez duże dużą literą pisał. Tak, rzeczywiście. Tutaj absolutnie pod tym numerem czeka Sabinka, mówić o sobie. Uroczy, też patrzę na moich przyjaciół, w motorze ludzi, z którymi miałem honor i zaszczyt
służyć przez wiele lat. Dzisiaj, jutro wizytę w żołnierze. To nie się nie osiąga, nie to często byli moi przełożeni. Miałem to szczęście żołnierskie. Ja dzisiaj nie ogłaszam tych starych, ale miałem bardzo dobrych przełożonych. Bo w niczym nie są gorsze. Moja służba nie była zawsze usłana najlepszymi. I nie szukałem. Nie skazitelnymi. Pod kątem ich wyglądu. Szukają odchodzi, pod kątem ich potrzeb. Ale wiem, naprawdę, nie widzę tak żołnierz. Chcielibyście, ci, którzy oddawali się swojej pracy niesamowitą pasją. A ja pokrótce chciałam przypomnieć, że teraz właśnie często teraz żołnierze, którzy wychodzili z pracy o 15. Człowiek oczyma wybiera, człowiek oczyma wybiera, człowiek jest którzy prymitywny. Zostawali dwie godziny dłużej, po to tylko, żeby się kształcić, żeby lepiej poznać rodzaj uzbrojenia, żeby lepiej poznać sprzęt, który posiadali. Ich żaden drapieżnik, a niestety do tych drapieżników bardzo często zaliczają się również nasze psy. Ja już nie mówię o kotach. I to jest wielka prośba do wszystkich spacerowiczów. Bardzo po parkach, po skwerach, gdzie jest dużo ptaków, żeby na ten czas, w tej chwili, też nie odpuszczać, bo nie powodzą, to tak po prostu w życiu, psy nie robili skupienia pośród podlotów, dlatego, że nawet jeśli nie złapią, nie zabiją takiego ptaka, bo tak przestrzegają, gdzie się ten cel do wykonania zadania. Potem ma wielki kłopot znalezienie rodziców. Gdzieś tam na końcu, ale poszczególne drogi do tego celu są bardzo ważne. Są jeszcze na tym etapie, że są tutaj jest potrzebna wytrwałość. I one potrzebują stałego kontaktu. Ta odporność psychofizyczna przychodzi, ona jest też bardzo istotna i bardzo ważna. Ale żeby ją też nabyć, to też trzeba dużo treningu i dużo potu. Ale czasem bywa różnie, bo tym przerażony ptak nie przychodzi w życiu łatwo. Których jest szczególnie marażone, tak to też wykotów. I wielka prośba również, tej drodze, którą wybrałeś, znajdzie to jest rzeczywiście ten okres witalny, to kształtowanie, ta formacja, ten początek służby. To bywało też tak często, że to na tym okresie ludzie kończyli swoją przygodę z armią, że to, no nie, które może stawać dla niego to za dużo będzie mi kosztować. Na gałąź, na drzewie, gdzieś wyżej. Ja wolę pracę od 7 do 15 i zapomnieć o wykonywaniu swoich obowiązków. Nie, tutaj te obowiązki wykonujesz prawie cały czas. Dlatego służysz. Oczywiście ten czas niedługo służysz, nie jesteś w gotowości do wykonywania zadania 24 na dobę. Ale teraz, proszę jeszcze. Jak sobie odpowiesz na te pytania, że chcesz właśnie tak spędzić resztę swojego zawodowego życia, to tu są jakby solidne podstawy ku temu, żeby być dobrym. Ale to i tak jest zbyt złożone pytanie, na które nie można zbyt prosto odpowiedzieć. Wiele jeszcze innych czynników po drodze. Uczciwość, lojalność wobec przełożonych są rzeczami bardzo potrzebnymi, bardzo ważnymi. Musisz być odważny. Przede wszystkim musisz być odważny. I to oczywiście ta odwaga jest wtedy bardzo potrzebna, często na polu walki. Jest też klucz. Ale musisz być też odważny w podejmowaniu decyzji na co dzień. Musisz się opowiedzieć. Będziesz się konkretnie opowiadał i będziesz w tych małych sprawach odważnie postępował. To rzeczywiście może czynić się z tego, że ty będziesz rzeczywiście dobrym żołnierzem. Służyć wiernie Rzeczypospolitej, bronić jej niepodległości i granic. A za sprawą mojej ojczyzny, za sprawę tych właśnie zadań postawionych krwi własnej życia i szczęścia. To część roty przysięgi wojskowej, ale ona odzwierciedla bardzo cechy dobrego żołnierza. Na końcu tej roty jest złota, gdzie pomóż Bóg. Jeżeli będziesz prosił Boga każdego dnia, aby był z tobą wykonywania twoich zadań w każdym życiu, w każdym zawodzie, w każdej służbie, to wtedy będziesz dobry w tym, co robisz. Bóg ci będzie błogosławił. Ale jak zapomnisz o nim, to musisz o tym pamiętać, że Bóg jest też dżentelmenem i nie będzie wchodził do twojego życia bez wyraźnego zaproszenia. Otwórz mu drzwi swojej pracy, swojego zawodu, swojej służby, a wtedy ta służba będzie przebiegała całkowicie inaczej. Będzie walka, będą upadki, będą te małe bitwy. Ale naprawdę
będzie całkowicie inaczej. Ja dzisiaj to widzę i za to dziękuję Panu Bogu, za okres mojej służby, za to, co mi dał, za to, co mi daje dzisiaj, ale szczególnie uwielbiam Go i dziękuję Mu za to, co na mnie przygotował. Bo wiem, że Jego plan zawsze jest doskonały. To jest już ważne, bo nie wiesz, co to będzie. Nagle już dziękuję, że... No ale po prostu ufam. Zaufałem mu jak dziecku, jak to jak ta mała dziewczynka, która skacze z dachu, powiem, że padnę w ramiona ojca. Ufam mu bezgranicznie, jest ufam tobie. Powiedz mi, czy tej odwagi można się jakoś nauczyć, czy można ją jakoś wypracowywać w sobie, bo bardzo mi się to fajnie skojarzyło z naszym życiem, życiem wiary. Bo to, żeby powiedzieć Panie Jezu, Panie Boże, to życie moje oddaję Tobie, to też jest też potrzeba odwagi. Druga rzecz, żeby przyznać, to już mówiliśmy o tym, żeby przyznać, że ja nie jestem w stanie sam, też jest odwaga. Da się tego jakoś nauczyć. Trudno jest powiedzieć, czy da się nauczyć, ale tak jak powiedziałem wcześniej, wojsko ma ten charakter edukacyjny, ten właśnie charakter prawdziwej edukacji, kształtowania młodego człowieka, młodego charakteru, a szczególnie właśnie ten młody wiek na początku, kiedy rzeczywiście tego kształtowania bardzo potrzebujemy, chociaż nam się wydaje, że wiemy wszystko i pozjadaliśmy przysłowiowe wszystkie rozumy, a to właśnie nie jest. Właśnie te diamenty trzeba szlifować. Armia jest naprawdę dobrym miejscem potem. Ale dzisiaj też wiem, że rzeczywiście dajmy się przede wszystkim kształtować Bogu. Jemu dajmy się ciosać. Jestem pewnego razu na konferencji dotyczącej poświęconej żołnierzom niezłomnym w amerykańskiej zresztą Częstochowie. To było odsłonięcie też pomnika żołnierzy niezłomnych przez prezydenta. Proszę Państwa, na tej konferencji opowiadał o swoich doświadczeniach wojennych żołnierz. Nazywał się Marian Dodorynek, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej i Porty Opiskiej, mojemu sercu. Już prawie 90-letni człowiek, weteran, mówił o swoim szlaku bojowym. 4-letnim szlaku bojowym. Opowiadał kilka historii, które słuchaczy wprawiły w zadumę. Pojawiły się łzy w kącikach oczu. On mówił bardzo często o instynkcie. Mówił, że ten instynkt był decydujący. W danym momencie nie analizowanie, nie rozważanie, czy to jest dobre, czy nie. On tą decyzję już podjął przed wstąpieniem do armii. On wtedy ją podjął. To był bardzo dobry żołnierz. To był bardzo dobry żołnierz i świadectwo dobrego żołnierza. Czyli na początku drogi swojej życiowej musisz się opowiedzieć i zdecydować, że chcesz to robić, to później poświęć to. Bądź wytrwały, bądź cierpliwy, poświęć się, oddaj się całym sobą. I wtedy ktoś powie, że jesteś dobry w tym, co robisz. To o takich ludziach się mówi, że jest dobry w tym, co robi, bo on się temu oddał. Oddał się z pasją. Wrócę tego żołnierza jeszcze on wtedy powiedział po moim wystąpieniu. Podszedł do mnie i podziękował mi za służbę. Powiedział, panie Karolu, Karolu, dziękuję panu za służbę. Ja nie mogłem powiedzieć słowa. Postałem przed naprawdę dobrym człowiekiem. Przed dobrym żołnierzem, który miał ogromny bagaż doświadczeń wojennych. I zwrócił się do mnie właśnie tymi słowami i podziękował mi za służbę. Ja mam tylko, proszę Państwa, moi kochani, powiem coś takiego na, pewnie już kończąc. Warto się wykonywać swoje obowiązki, żyć tak, żebyśmy mogli powiedzieć te kilka. To apelujemy do Gdańska, ale pani Jolanta, to proszę go na razie zabrać i będziemy szukać, będziemy ogłaszać. Że zachowałem się i zachowałam się tak, jak trzeba. Ale żeby to też powiedzieć z dumą, trzeba było, trzeba zaprosić do tego Pana Boga. Dzisiaj nie. I ogłosimy wiem to, dzisiaj, damy po prostu telefon, to wiem, to słyszę w moim sercu. Ogłosimy za tydzień i to ktoś, weźmie od pani tego kota. Ale na razie abyśmy mu powiedzieli na końcu życia, że zachowałeś się, jak trzeba, zaprosić do tego życia. To bardzo proszę, podać numer telefonu panu Jolanta, dobrze? Myślę, że warto powiedzieć też, Karolu, o tym, gdzie można cię znaleźć, jakieś namiary, bo no, SMS-y i spisy, które
który mamy, czy też telefon, świadczy o tym, że jest też zainteresowanie spotkaniami z tobą, ale też fundacją, którą prowadzisz, czy może ktoś potrzebuje po prostu pomocy, bo jest w sytuacji podobnej, w której ty byłeś. Tak, więc jakby klasyfikując, co jest najważniejsze, szczególnie się zwracam, moi kochani, do tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jesteśmy grupą, to znaczy moi przyjaciele to grupa wspaniałych społeczników, wspaniałych fachowców, ludzi dobrej woli, ale ta mieszanka To jest taki katolicki populizm. Baba dużo gada i nic nie robi, że nie ona, a że ktoś, a że Bóg mi wybaczy, bo ja dobra byłam. No, a że ktoś dobra byłam, bo że ktoś może zabierze, wiesz. No, takie są katolicki. Taka jest mentalność. Nazywa się Dziękuję Ci za Służbę. Nasza strona internetowa to honorowy.pl. Na tej stronie znajdzie się kilka informacji. Będziemy starać się, przede wszystkim starać się, czy odpowiadać, czy kierować. Odpowiednich specjalistów, czy po prostu porozmawiamy i zdiagnozujemy problem. Tak, to dzisiaj moja misja. Powiem też o tym, że rzeczywiście kolejnym moim zadaniem... Także reklamujemy dzisiaj, proszę Państwa, też na Facebooku Piękne Podlasie, jak myśmy jechały tam przez Sokółkę, ale aż do Suwałk, za Suwałki, głosi się Ewangelia o Królestwie Bożym, to tam są takie piękne tereny, ale autokarem trzeba, że coś niesamowitego, kręci ten autokar, kręci góry, wzniesienia, doliny, no bo góry same takie Mount Everest, to nie, bo to bez sensu. Ale góry piękne, piękne krajobrazy, bo tak, żeby autokar miał spaść, to my się boimy. Ale no też tam są takie spady różne. No nie daj Boże gdzieś na wysokie góry, nie. Ale piękne jest Podlasie i zielone. Tam mieszkają bociany, tam gniazda mają bociany, a tu w Warszawie to mało co, mało gdzie. Tu w Warszawie tylko gada Moherowa o bocianach, a śladu bocianów nie ma. Tutaj Moherowa w Radiu 24 też mówiła, że jakiś bocian z ludźmi do kościoła przychodził. Coś jakieś takie głupoty, takie bajkowe, jakby Jezus Chrystus w płaszczu wodę nosił. My musimy czytać Pismo Święte. Musimy wyrobić się na Piśmie Świętym. To wtedy będziemy wiedzieć, czy to jest bajka, czy to nie jest bajka, bo to musi być mądre, to musi być logiczne, to musi być poparte psychologią. No psychologią Bożą. Nie musisz chodzić do tego Uniwersytetu Warszawskiego Psychologii Brzydkiego na stawki, bo tam jest drewniane są schody, trzeszczą schody i stary rupieć ta szkoła, pomimo że może źle nie wygląda na zewnątrz. Dałeś taki przepis, czy starałeś się przybliżyć nam taki przepis na to, żeby każdy z nas był takim ocalonym, żeby dać się ocalić o Panu Bogu, żeby on nas podnosił. Dlatego no, dziękuję. Jest linia mysia i po prostu trzeba się trochę pomodlić, no. A potem się ockniesz, bo przecież człowiek nie głupi, że to prawda, że tam to prawda. Jeszcze raz no i cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Będziemy pamiętać o modlitwie. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie tutaj na antenie tej czy telewizyjnej. I dzięki, po prostu dzięki. Bardzo dziękuję za Twoją obecność tutaj z nami. To był dla mnie wielki zaszczyt, honor, że mogłem tutaj być. Dziękuję Panu Bogu. Dziękuję Wam wszystkim. Też pamiętam modlitwie. No jeszcze ewentualnie słowo pozdrowień, taki przywilej przysługuje naszym gościom zawsze na końcu audycji. Pojawia się uśmiech na twarzy. Ojciec o tym powiedział. No ja
skorzystam również z tego prawa. Chciałbym serdecznie pozdrowić mojego największego przyjaciela. Żeby telefon się urywał, dobrze? Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Chwała Panu, bardzo dziękujemy. Raz jeszcze, jeszcze się nie rozstajemy tak do końca, bo oczywiście zapraszam Państwa już teraz na modlitwę, na zakończenie dnia komplety. Zaraz tę modlitwę będziemy odmawiać na zakończenie tego kolejnego dnia naszego życia. I oczywiście chcemy zapewnić, że będziemy pamiętać o tych, którzy prosili nas o modlitwę podczas tej audycji, których nosimy w naszych sercach, którzy tej modlitwy potrzebują, szczególnie też za tych, którzy uczestniczyli w misjach w różnych częściach świata, walcząc o prawa, o wolność, o bezpieczeństwo, o to wszystko, co ważne, którzy być może borykają się dzisiaj z trudnościami, z problemami, którzy walczą już ze sobą, może z tymi takimi momentami, które nie chcieli, ale które przyszły na nich, być może niespodziewani już za moment. Ta modlitwa w waszej również intencji. Że problem to nie w psie jest. I wtedy tak jest, że widzi pani, to jest tak jak z dziećmi, tak jest i z psami. Że my mówimy, że pies się zachowuje źle, a ja mówię, pokaż mi swojego psa, a powiem ci, kim jesteś. Pies jest takim barometrem tego, co się dzieje w domu. Coś tam jest nie tak, coś tam jest źle. Pies nie ma możliwości, my nie mówimy przy językiem, ale pies nie mówi ludzki. No to się nie da, tego się nie da załatwić przez telefon, ponieważ mieszkamy, jesteśmy sąsiadkami, mam nadzieję, że tutaj też mieszka przy ulicach małych. Nie. To w ogóle trudno, myślałam, że córka tam nie wpadnie i sobie porozmawiamy. To znaczy, w weekendy czasem wpada do mnie, byli chyba... No to jak córka przyjedzie, to proszę się ze mną porozumieć i sobie porozmawiamy z córką, dlatego że myślę, że szkopuł i cały powód tego tkwi nie w psie, tylko w jego otoczeniu. Przyjeżdżają z nas i behawiorysty, czy jakby to nazwać, i oglądają tego psa i... Widzi pani, oglądanie go nic nie da, trzeba mu do serca zajrzeć, ale przede wszystkim trzeba zajrzeć do serc w rodzinie córki. Pani doktor, bardzo go kochają. Ale kochać znaczy bardzo różne rzeczy. Wie pani, z kochaniem to jest tak różnie. Więc samo słowo kocham nie wystarczy, tylko ważne, co z tego wynika. Więc zróbmy tak, po prostu jak córka przyjedzie panią odwiedzić, to proszę się ze mną skontaktować i sobie porozmawiamy. Bo nie załatwimy tego przez telefon i tym bardziej bez osoby, która najwięcej ma do powiedzenia. Dobrze, pani doktor, bo córka najczęściej przyjeżdża do mnie w weekendy, bo pracuje, jest lekarzem. Nie ma, na tydzień się to jak przyjedzie w weekend, to proszę do mnie stuk puk i wtedy porozmawiam. Jak zadzwonić, czy podejść tam do pani pod dom? Najlepiej podejść pod dom. No dobrze. Super. W weekend można panią doktor czasem zadzwonić? Można. Zazwyczaj można. Dobrze. Ja również pozdrawiam i dziękuję serdecznie. Pozdrawiam pani Jadwigo i do zobaczenia w Cybulicach. Jest z nami pani Teresa z Podkowy-Leśnej. Dzień dobry, pani Teresa. Dzień dobry, pani doktor. Witam państwa. Bardzo się cieszę, że się połączyłam. Ja też się cieszę. W innej sprawie. Powiem tak, w skrócie. Sprowadzili się tutaj po mnie na Wisłym Sieci. Zostałam zaproszona na takie przyjęcie okazjonalne. I oczywiście okazało się, że to byli wszyscy goście praktyczni mężczyźni, to byli myśliwi. Z wielką pasją rozmawiali właśnie o tym. Jak mi przykro. Ale proszę posłuchać, co ja zrobiłam, dobrze? No więc do końca nie mogłam tam usiedzieć, no więc nowi sąsiedzi pięknie to wszystko, powiedzmy, no zrobili, pięknie naszykowali. I proszę sobie wyobrazić, że ja kupiłam taką książkę, Farba znaczy krew. Właśnie, świetnie, że pani ją kupiła.
Tak, kupiłam 4 takie książki, wysłałam na adres właśnie tych naszych nowych sąsiadów. No, z tymi ludźmi o takiej mentalności naprawdę... Wiem, jest bardzo trudno. To jest bardzo trudne, to jest takie... No nie wiem, jak to mam powiedzieć, ale nie chciałam, bo to nowi sąsiedzi, chciałam w jakiś sposób inny. Oczywiście wysłałam te książki, zauważyłam, że sąsiadka dostała tę książkę, podeszła do mnie do płotu i zapytała się, czy ja też taką książkę dostałam. Ja mówię, że tak, to chyba tutaj jakaś akcja jest. Mówię, że chyba tutaj u nas taka akcja jest. U nas, powiedzmy, Podkowa Leśna, mówię, i tu okolice słyną z tego, że no, my raczej tak chronimy zwierzęta, więc a pani też dostała tę książkę? No i właśnie dostałam, no i właśnie będę rozmawiała z mężem. No przeczytałam i aż rozpromieniona, mówię, bo tam były myśliwy, pan Zenon Kruczyński chyba napisał, przepraszam, jeśli to nazwisko pomyliłam, więc ona przeczytała tę książkę i mówi, jestem, no nie wiem, jak będę musiała z mężem porozmawiać. Więc powiem pani tak, chciałam się z panią z tym podzielić, że może jakiś mały krok zrobiłam w tym kierunku. Cudowny, że zrobiła pani najmądrzej po napoleońsku, pani Tereso, jestem z pani dumna, się to... bardzo cieszę i chciałabym, żeby wszyscy tak robili jak pani. Chciałam z panią się tym podzielić i ja Boże, jak ja się cieszę, że ja się z panią tutaj połączyłam i że jakoś podzieliłam się. Cudownie, to jest w ogóle cudowny pomysł i zrobiła pani świetnie. I myślę, że już zaszczepiła pani takie ziarenko, przez które, bo coraz większa ilość myśliwych rezygnuje z tego sportu. To brzmi po prostu koszmarnie, ale za sport uważane jest zabijanie. I zrobiła pani najlepiej na świecie, po prostu lepiej nie można było zrobić. Pani Tereso, ściskam, pozdrawiam, trzymam kciuki, ale bardzo krótko, bo mamy 10 sekund. To tylko powiem tak, że ja zrobiłam to, a pani zrobiła to, że ja nie jem mięsa. I tak... Dziękuję, 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 pozdrawiam i ściskam mocno. Przesuwam panią bardzo serdecznie. Ja również panią. Jest pani nam tak bliska. Do widzenia, miłego dnia. Do usłyszenia, pani Tereso. Za chwileczkę wracamy do rozmowy. Wierzę w zwierzę. Zapraszam, Dorota Sumińska. Raz, 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 raz. Próba mikrofonu. Kontakt z Radiem Tok FM jeszcze nigdy nie był tak prosty. Nasza aplikacja. Mikrofon Tok FM. Ściągnij tokfm.pl / mikrofon. Zgłoś temat reporterom. Skomentuj audycję. Poinformuj, że dzieje się coś ważnego. Tylko w Radiu Tok FM. Jeśli chcą państwo kupić nowy telewizor. Ale na starym jeszcze coś widać. Albo ciocia ma do niego sentyment. Albo lubi na nim leżeć kotek. Tylko nasz rabat może państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV Samsung 55 cali. Bezramkowy ekran klasa A z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach kinasaturn.pl. Co to? Technologia tak ma. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tridokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nawrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Weekendy są super! A zwłaszcza w Tesco! Złap weekendowe super oferty! Już teraz ciesz się świeżością, jaką daje koncentrat do płukania tkanin Lenor 1,9 litra za 9,49. Sięgnij też po papier toaletowy Velvet 12 rolek za 7,49. Aż do niedzieli. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Chciałabym wreszcie rzucić palenie. Skończyć z nim raz na zawsze. Sięgnij po Desmoxan. Według badań Biostat ponad 92% tych, którzy rzucili palenie z Desmoxanem, poleciłoby go swoim znajomym. Desmoxan. Już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
swojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość naturalnych substancji, niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Błysk flesza. Ktoś zrobił jej zdjęcie z ukrycia. Ktoś stał pod jej drzwiami. Kiedy Eliza szuka pomocy, nikt jej nie wierzy. Tymczasem on wie już o niej wszystko. Ma listę. Eliza jest na niej trzecia. Trzecia. Nowa powieść autorki idealnej. Najlepszego debiutu kryminalnego ostatnich lat. Trzecia Magdy Stachuli do kupienia w salonach Empik i na empik.com. Kto ostatnio do gabinetu? Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli to Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do desilaty 250 mg. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Magnolia. Poradnik dla miłośników roślin i ogrodów. Co miesiąc prezentujemy porady dotyczące pielęgnacji roślin, inspiracje florystyczne oraz pomysły na aranżację ogrodów. Magazyn dla każdego, kto lubi spędzać czas wśród roślin i zieleni. Twarz jak księżyc pełny. Czuję się, jakbym przez noc przytył. Nie mogę nawet wciągnąć brzuchu. Nie dopinam spodnie. Z tymi butami nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skurwy celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Księgi po hydrominu. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie poszumienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Dzień dobry, co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron. Pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. A jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Service Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam. Ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Service Protector Widaron skutecznie chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem, wilgocią. Impregnat pogodotwórczy Widaron. Często ludzie też zadają pytanie żołnierzom, dlaczego to robisz tam, że ojczyzny powinieneś bronić tutaj, naszych granic, powinieneś walczyć o Warszawę, o Gdańsk, a nie o Irak czy Afganistan. Moi drodzy, policja prowadzi 29 postępowań w związku z nocnym protestem za tą ojczyznę, daleko od jej granic. Kiedy to zagrożenie będzie zbyt blisko, może być trochę za późno. Tego nie powiedzą ludzie weterani II wojny światowej, choćby nawet, bo oni wojny widzieli. I oni, tak samo jak my, dzisiaj współcześni rycerze, zrobilibyśmy. I często to robimy. Wracamy tam wielokrotnie. Powiem wam osobiście, ja wróciłbym tam jeszcze 100 razy, żeby za tą ojczyznę walczyć, przelewać krew daleko od jej granic. A nie tutaj. Nie u naszych granic. Bo wtedy może być rzeczywiście za późno. Ale żeby też nie było za późno, to trzeba być do tego przygotowanym. I po to jest oręż. Po to państwo ma właśnie oręż w postaci sił obronnych tak naprawdę. Chciałem, przepraszam, jeszcze odpowiedzieć oczywiście na to pierwsze pytanie. I powiem panu... I powiem państwu... Miłe wiadomości do mnie docierają. Żołnierze często, polski, wyobraźcie sobie żołnierzy. Żołnierzy, którzy... Dzień dobry, ja dzwonię, często zostają ranni. Po raz kolejny sunie często i sunie. Wykonują naprawdę ciężką pracę. Poza granicami państwa, daleko od jej granic. Ale nie mówię to tutaj tylko po to, żeby wymieniać te trudy tej służby. To jest po prostu służba, zaszczytna służba. I tutaj w tym kontekście chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że niektórzy ludzie mówią do polskich żołnierzy, że są najemnikami, że zarabiają na tym pieniądze. Proszę państwa, przecież ten żołnierz idzie do pracy. To jest jego praca. Wykonuje ją jak najlepiej potrafi. Czy gratyfikacje finansowe za wykonaną pracę jest czymś złym? Jest jakby to wpisane w nasze życie. On za misję również dostaje pieniądze. Bo to jest jego praca. To jest jego praca. Dobry pracownik godzi się swojej zapłaty. Tak, potrafi się dogadywać, ale nie jest najemnikiem, natomiast niestety nie walczy się dla innego państwa, tylko na misji poza granicami państwa, wysługą jego żołnierzy.
to na pewno natychmiast na to miejsce do domu tymczasowego trafi jakiś bardzo potrzebujący człowiek, bo to jest taki dom, który bierze trudne kwestie, wyciąga takie najbardziej nieszczęśliwe, najbardziej stare, albo najbardziej trudne. Taki jest to też kontrakt. Kontrakt i na pewno oczywiście byłbym tutaj hipokrytą, gdybym powiedział, że nie jest to jakiś z czynników. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. To jeszcze jest cudowna, jest ale cudowna, kocha i słodka. Nie spotkałem żołnierza przez moje dwadzieścia kilka lat ona, pracy. Nie zaznała i nic przez złego, wiele miesięcy na jednej misji czy drugiej panią, żołnierza, który powiedział, że przyjechał tutaj dla pieniędzy. To zawsze było ta pani ukochała, na drugim, no, tylko albo że nie na kolejnym sobie rady, bo tak. Była mocno starszą osobą i dlatego myślała, że szuka adopcji. No, niewiele pan, 10 minut nam zostało do końca audycji. I bardzo przyjemny jest kontakt z myślą, od takich tematów, bardzo techniczno-wojskowych wspomnień przeszliśmy do kwestii wiary, do kwestii przeniesienia tego wszystkiego na grunt naszej wiary. To jest chyba też bardzo, bardzo istotne. No też dziękujemy za wpisy. Nie czytamy ich na bieżąco niestety, bo nie ma na to czasu. No, przyznam też szczerze, że szkoda mi trochę czasu, żeby też jakieś piosenki puszczać i tak dalej, bo no, taką wyjątkową dzisiaj audycję. Dlatego może ciebie, Karol, zapytam, jakie cechy według ciebie powinien mieć żołnierz dzisiaj, patrząc na siebie, patrząc w lustro, nie używając zbyt wiele kadzidła w swoim kierunku i jakoś nie zachłystując się sobą, ale jak według ciebie powinien dzisiaj żołnierz wyglądać, jakie cechy powinien mieć, żeby był żołnierzem w takim przez duże dużą literą pisał. Tak, rzeczywiście, tutaj absolutnie nie chciałbym i po prostu taki pies potrzebuje sobie, mnóstwo stymulu. Patrzę na moich przyjaciół w mundurze, ludzi, z którymi miałem honor i zaszczyt służyć przez wiele lat. I widzę tych żołnierzy. To często byli moi przełożeni. Miałem to szczęście żołnierskie, że miałem bardzo dobrych przełożonych. Oczywiście. Na pewno trzeba się dokładnie dowiedzieć. Moja służba nie była zawsze uznana najlepsza. Ale co tam się nie skazitelnymi. Przełożonymi to też nie uchodzi, ale wiem, nie widzę tych żołnierzy. Ludzie, którzy oddawali się swojej pracy niesamowitą pasją. Zdecydowanie tak. Pamiętam dlatego często żołnierzy, którzy wychodzili z pracy o 15 rano. Pamiętam też żołnierzy, którzy zostawali 2 godziny dłużej po to tylko, żeby się ukształcić, żeby lepiej poznać rodzaj uzbrojenia, żeby lepiej poznać sprzęt, który posiadali. Potrzebują ruchu, potrzebują tego, żeby coś się działo, a nie tego, żeby siedzieć na kanapie i oglądać telewizję, jak to z pasją. Wytrwali. Wytrwałość to jest też cecha bardzo ważna. Musisz być wytrwały w tym, co robisz, bardzo konsekwentny. Też nie odpuszczać, pomimo niepowodzeń. To tak jak po prostu w życiu. To być na pokoju walki. Bo ten cel nam powinien przyświecać. W wojsku jest tak, że rzeczywiście ten cel to wykonanie zadania. Gdzieś tam na końcu, ale poszczególne drogi do tego celu są bardzo ważne. Tutaj jest potrzebna wytrwałość. I absolutnie tak nie jest. Ta odporność psychofizyczna przychodzi na myśl, ona jest też bardzo istotna i bardzo ważna, ale żeby ją też nabyć, to też trzeba dużo treningu i dużo potu. Nic nie przychodzi w życiu łatwo. Poza tym musisz być też wiernym swoim, no, tej drodze, którą nabrałeś, bo to jest rzeczywiście ten okres militarny, to kształtowanie, ta formacja, ten początek służby. No, bywało też tak często, że to na tym okresie, na tym okresie ludzie kończyli swoją przygodę z armią i że to, no nie, to za dużo będzie mi kosztować. Ja wolę pracę od 7 do 15 i zapomnieć o wykonywaniu swoich obowiązków. Nie, tutaj te obowiązki wykonuję wyprawię cały czas, dlatego służysz. Jesteś w gotowości do wykonywania zadania 24 na dobę. Jak sobie odpowiesz na te pytania, że
jest inaczej. Natomiast właśnie tu tak, bardzo często tak resztę swojego zawodowego życia, no to są jakby solidne podstawy ku temu, żeby być dobrym, ale to i tak jest zbyt złożone pytanie, na które nie można zbyt prosto odpowiedzieć. Wiele jeszcze innych czynników po drodze. Uczciwość, lojalność wobec przełożonych. 822-0. Są rzeczami bardzo potrzebnymi, bardzo ważnymi. To jest z nami pani Natalia z Wrocławia. Dzień dobry pani Natalio. Musisz być odważny. Przede wszystkim musisz być odważny. To oczywiście ta odwaga jest wtedy bardzo potrzebna często na polu walki. Jest też klucz. Generalnie ale musisz być też odważny w podejmowaniu decyzji na co dzień. Tak, tak, właśnie. Musisz się opowiedzieć. Będziesz się konkretnie opowiadał i będziesz w tych małych sprawach odważnie postępował. To rzeczywiście może czynić z tego, że ty będziesz rzeczywiście dobrym żołnierzem. Służyć wiernie Rzeczypospolitej, bronić jej niepodległości i granic. A za sprawą mojej ojczyzny, za sprawę tych właśnie zadań postawionych krwi własnej, a nie życia i życzenia. To część roty przysięgi wojskowej, ale ona odzwierciedla bardzo cechy dobrego żołnierza. I wyszło, że Kocurek ma na końcu tej roty jest złota, mi dopomóż Bóg. I teraz będziesz prosił Boga każdego dnia, by był z tobą wykonywania twoich zadań.